i idę, jak u siebie. Bo przecież jestem u siebie w Polsce. Piękny budynek. Trzy, cztery, siema widzowie, witam was spod Pałacu Kultury. Orzełki! Spotkałem orzełka. No i oczywiście nie omieszkałem zrobić z nim wywiadu. Bezdomni imigranci, tak? Nazwa tak jest. AU. Tak. I wszystkich pozdrawiam. AU. I no mam nadzieję, że... Mam do ciebie pytanie. No słucham cię. Nie? Biorąc pod uwagę... Po pierwsze, nie urodziliśmy się dzisiaj. Ja no mi nie. Się prawie 50 zbliża, nie? Nie urodziliśmy. Rocznik? 75. No to ale dalej jestem drobinkę młodszy. Młodszy, jestem. Nie? Ale dalej jestem, wiesz, ładny, piękny, biały, gładki, czysty, ta, au, zdrowy. Polski. Ta, czysty. Przede wszystkim. I te pytanie jest tak. Dlatego, że się nie urodziliśmy się dzisiaj albo wczoraj, przeżyliśmy trochę, nie? Coś tam wiemy na temat historii świata całego i coś tam wiemy. Wiemy, że ta historia świata całego, tak jak i nasza, była fałszowana wiele razy, wielokrotnie, to i tamto. Także trzeba się zagłębiać, nie, w te szczegóły, te, gdzie prawda tamten. Powiedz mi, na dzień dzisiejszy, czy według ciebie, tym bardziej znasz te środowisko bezdomnych, to i tamto, nie? No, poruszam czy, się. Czy według ciebie ten, czasami nie jest tak, że może świat cały idzie na kolejną wojnę światową? Może, czy nie? Wiesz co, ja ci powiem tak, kolejna wojna światowa to chyba będzie jeden guzik i będzie po nas wszystkich. Co, myślisz te bomby, atomówki polecą? No one są na... Ja bym powiedział od razu, że nie, bo oni by zabili planetę, które dają nam życie, nie? Zabiliby ją dla samych siebie, dla swoich dzieci. Ale Putin, kilka miesięcy temu wstecz, popatrz sobie na YouTubie znajdź, z jego ust wyszło, że on jest gotów wpuścić jakąś atomówkę. Nie wiem, czy to było na Ukrainę, czy na... Jest na tyle... Było. Jest na tyle szalony, że... Nie, jest nie jest taka... szalony. Mordka, nie, oni go opisują, że on jest szalony. To jest tęgi umysł. Nie, oni, media go tego opisuje, nie? To jest bardzo, bardzo cwany... Ta, szachista. Mówisz, że to... cwaniactwo bardziej? Ani nie cwania, ani ten, ale ten, bardzo konkretny człowiek, nie? I on tam w swój sposób robi swoje, nie? Ale te słowa wyszły z jego ust, nie? To już jest wystarczająco przerażające, że takie słowa wyszły z jego ust, no. No to na pewno, bo powiem ci szczerze, że my będziemy pewnie jako pierwszy cel tutaj dla niego, bo Polski to nie znosi. Spoko, ale jeżeli będziemy pierwszym celem dla Putina, czy dla kogokolwiek, to co, znowu historia się powtarza, tak? A całym apogeum II wojny światowej, fakie, dobra, II wojna światowa, nie? Była pierwsza, od 14 do 18 roku, chwilę później była druga, nie? No tak. A my centrum, całym apogeum fakie II wojny światowej, nie? Cała Polska, nie tylko Warszawa, ale cała Polska była zrównana z ziemią. No prawie zniknęliśmy z mapy, ale na szczęście byli ci powstańcy, którzy... Au! Nasi dziadkowie, nie? Nasze prababcie. Ale ten, ale zobacz, jak historia się powtarza. I znowu wygląda na to, jeżeli znowu coś się rozegra takiego na światowej skali, znowu będziemy centrum, znowu ten... No ja mam nadzieję, że nie, no ale jest nas za dużo na ziemi, to wiemy na pewno, że jest za dużo ludzi, stąd... Czekaj, za dużo ludzi ogólnie, nie tylko Polaków, tak? Mówisz za nie, dużo ludzi? Ogólnie, na całym świecie. A skąd myślisz, że jest nas za dużo? No jeżeli ktoś wpadł na taki pomysł, żeby nas, że tak powiem, depopulować, bo od tego zaczęła się pandemia. Tak, ale kto ci powiedział, mordeczko, że jest za dużo ludzi na świecie? Przecież no. Oni, nowy porządek świata. Oni. No tak. Zaczęli to trąbić oni, tak. To oni zaczęli to trąbić. Ja pamiętam dokładnie pierwszy raz, jak ja słyszałem to w internecie, zaraz po olimpiadzie. Może wcześniej to też było, nie? Ale ja pamiętam, olimpiada dla mnie rok 2000, 23 lat temu, nie? Australia. I ten. Później słyszę, że według nich, nie? Co kontrolują świat cały, kontrolują wszystkie rządy, urzędy itd. itp. Według nich jest za dużo ludzi na świecie, co nie? Tak jest stwierdzone. No to w związku z tym, ja mieszkałem tam w Toronto, nie, też, ja całą Kanadę znam, nie, ale w Toronto też trochę mieszkałem i tam znam ludzi i z ulicy, i tych zarobionych, i tych chuliganów, i trochę bezdomnych. I ten, podbiłem do kilku z Indii, bo jeżeli chodzi o dwa kraje na świecie, które mają największą populację, to Indie i Chiny. Tak, zgadza się. Podbiłem i do... Co ty robisz, Magda?
Zaraz, zaraz, usterki spada. Techniczne zaraz będzie, zaraz naprawimy, wszystko będzie cacy. I no ten, i słyszysz? Bo za dużo ludzi na świecie, co oni mówią, nie? Mhm. No to ja pamiętam, kupę lat temu podbijam do, a to było kilku Azjatów, Chińczyków, co podbiłem, nie? I ten, oni ten, w Toronto, ich broken English, ja mówię, ale fajnie być olimpijczykiem. Fajnie być olimpijczykiem, jak powiesz komuś, nie? Czy to jest na przystanku autobusowym, czy w takim publicznym miejscu, w takim Toronto, powiesz mu, że jesteś olimpijczykiem, w jakiś sposób otwiera to, wiesz, wszystkie bariery między ludźmi, wiesz? Tak się bardziej otwierają, rozumiem, do ciebie, wiesz? Rozumiem. I ten. Według Chińczyków, każdego jednego z nich, co rozmawiałem, a wielokrotnie miałem tą rozmowę, ten, nie ma za wielu Chińczyków w Chinach. Według nich, nie? A jest tam ich dosyć sporo. Według tych z Indii, co rozmawiałem, też według nich nie ma za dużo ten. Jeszcze według nich oni twierdzą, że jeszcze są w stanie pomieścić więcej ludzi. No, to kto nam będzie mówił, że ktoś sobie wybrał narrację dawno temu, że jest niby za dużo ludzi na świecie. Popatrzcie na taką Kanadę, nie? Ogromny kraj, taki jak Rosja, to ile tam, 40 milionów ludzi, coś takiego? Ty, Kanada by pomieściła milion razy więcej. Rozumiesz? A ile na tą chwilę jest w Kanadzie? No 40 milionów chyba, 40 wiesz? Milionów. To jest nic, to jest pestka, to jest taka kropelka w oceanie. No czyli tyle co nas, tak? No, ale tak. To olbrzymi, a kraj milion razy większy. Nie? A ktoś nam będzie próbował mówić od dłuższego czasu, że według tego kogoś jest za dużo ludzi na świecie. Co? Jakaś ściema. Ale fajna taka, nie? Bzdura, żeby pierdolnąć, żeby mieć jakąś wymówkę, że trzeba trochę ludzi wytruć, nie? To i tamto, nie? No, załatwić. I to się dzieje. I te szczepionki, i ta korona. Korona, ta 19, to ta, to grypa, poważna grypa, nie? Ta. I samobójstwa poszły do góry, w chuj. W ciągu no tak, kilku bo ludzie dostawali depresji, nie mogli się kontaktować z innymi ludźmi. Tak, dokładnie. Pamiętasz te kagańce na twarzy? Pamiętam. Czy to było wymuszone na no. Ta, i ocnę, patrz, w tej chwili możemy sobie tak rozmawiać, nie? A jeszcze kilka lat temu... Tak, musielibyśmy stać o tyle od siebie i oprócz tego jeszcze mieć kagańce na... Dokładnie. Na mordkach, nie? A to lipa, no. Kto to wszystko, wiesz, mentalnie... I zobacz, prędzej trzeba było nosić to wszystko, kombinować i tak dalej. No chodź, Janek, pogadamy też. To jest od tego Jacka, od kuraka. Tak. No. Spoko, oziołki pozdrawiam, dobranoc, miło poznać. Trzymaj się, mordeczko. Dziękuję ci, mordeczko, za chwilę rozmowy. Nie ma za co. Mi też było miło, jesteś zarąbisty. To jest normalny, tak jak każdy z nas, wiesz, że nie? No au, wolność. Dzięki również. Nie. Dobrze było, nie? Super. Zawsze było. Jest dobrze. Spoko. Na początku też, spoko, będzie dobrze. Mogę nagrywać, czy nie? Cześć, Borys, nie znam Cię, nie? Mogę nagrywać?